Cześć, mam na imię Agata i przygotowałam dla Was kolejny trening mięśni brzucha. Zestaw ćwiczeń będzie trwał 10 minut i do wykonania tego treningu nie potrzebujesz niczego oprócz maty. Taki zestaw ćwiczeń jak najbardziej możesz wykonać solo, ale pamiętaj, żeby wykonać rozgrzewkę albo dołączyć do na przykład innego treningu, który znajduje się u mnie na kanale. Przygotuj się i zaczynamy. Trening składa się z takich krótkich trzech części. Pomiędzy nimi mamy 15 sekund przerwy. W każdej części jest 6 ćwiczeń i wykonujemy je przez 30 sekund. Uwaga! Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to będą spięcia, wydech. Staramy się unosić łopatki z podłogi i wydech przy spięciu mięśni brzucha. Nie pracujemy, nie za szybko. Trzymaj dół brzucha do siebie. Ok, od razu nogi do góry i wyciągamy do kostek i wracamy do leżenia. Nie rozluźniamy brzucha tak w 100%, cały czas on zostaje lekko napięty, nawet kiedy opuszczamy te łopatki. Spokojnie wydech, kiedy sięgasz do tych kostek. Ok, dłonie zostają za głową i teraz opuszczamy łopatki i nogę i spięcie. Raz i dwa. Po 30 sekund na każde ćwiczenie. Pamiętaj, żeby się nie wyginać w odcinku lędźwiowym. Trzymaj brzuch cały czas aktywny. Jeżeli w trakcie byś już nie miała siły, żeby go trzymać. Ok, ramiona wzdłuż ciała i opuszczamy obie nogi i do góry. Jeżeli w trakcie treningu nie miałabyś już siły trzymać tych mięśni brzucha, to pamiętaj, że możesz w każdej chwili się zatrzymać i wrócić do ćwiczenia. Wydech. Jeszcze. Ok, dobra, dłonie za głową, łokieć do kolana. Spokojna praca, staraj się opuszczać nogę nisko. Cały czas brzuch. Odstaw stopy, ramiona wzdłuż i do jednej, drugiej strony, cały czas brzuch napięty. Dół brzucha aktywny. Jeszcze 10 sekund i będzie chwila odpoczynku. Uniesione łopatki. Dobra, sekunda odpoczynku i mamy jeszcze dwie takie właśnie 3-minutowe serie przed sobą. Jeszcze ostatnie wdechy, wracamy do... Uwaga, i mamy 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja już po tej pierwszej mini części mega poczułam brzuch. 2 i 3. Dwa i do góry. Unieś nogi i sięgamy po skosie do kostki. Unosimy łopatki. Raz jedna, raz druga. Unieś łopatki, zepnij mocno brzuch. Ok, dobra. Ramiona wzdłuż ciała, opuszczamy nogi i wracamy. I lekko unosimy biodra.
odrywając kość ogonową od podłogi. Jeszcze, jeszcze. To jest chyba najcięższe ćwiczenie w tym treningu. Wszystkie te, gdzie opuszczamy nogi. Wtedy bardzo mocno można poczuć tą dolną część brzucha. Ok, opuszczamy nogi i zabieramy te nogi, zginając je w kolana. Koniec. Unosimy. Jeszcze. Możesz unieść lekko łopatki, wtedy poczujesz brzuch. I szybko deska bokiem, ustawiamy stopy razem i uwaga, opuszczamy i unosimy. Raz i dwa, raz i dwa. Pamiętaj, żeby trzymać żebra do siebie, żeby klatka piersiowa się nie otwierała do przodu. Jeszcze chwila. Po 30 sekund. Szybka zmiana. Pozycja i lecimy. Raz i dwa. I wydech. Spokojnie. Pamiętaj, że tutaj się liczy to, żebyś czuła mięśnie, a nie to, żeby zrobić jak najszybciej. Jest. Ok. Chwila odpoczynku. I została nam jeszcze jedna 3-minutowa część. Powoli już schodzę do pozycji. Stopy na podłodze. Dłonie zabieramy za głowę. I trzymamy. 3, 2, 1 i wróć. Trzymaj dół brzucha do siebie. Pilnuj, żeby brzuch się nie uwypuklał. I jeszcze. 3, 2, 1. Pamiętaj, że im wyżej uniesiesz łopatki, tym mocniej napniesz ten brzuch. Jeszcze. Dobra, unosimy nogi. Jedna jest w dole, spięcie. Zmieniamy. Raz i dwa. Jeżeli tutaj w treningu pojawi się jakieś ćwiczenie, które sprawia ci dużą trudność, zamień je na prostsze. No, możesz zamienić na dowolne ćwiczenie, na przykład również z tego treningu. Czyli jakieś spięcia prostsze. Ok, i jeszcze. Ciężko mi się mówi przy tych ćwiczeniach. Ok, i jeszcze raz opuszczamy nogi. I tutaj jeszcze wysoko unosimy. Z takim troszeczkę bardziej dynamicznym ruchem. Pojedynczo nogi, hop, jedna tu i unosimy. Jeszcze momencik. I zaraz po tym ćwiczeniu obrócimy się do deski na przedramionach. Jest. Uwaga, deseczka, opuszczamy biodra, staramy się ustawić piękną, prostą linię, najlepiej zrobić to przed lustrem, pośladki się nie unoszą, łokcie są pod barkami, trzymamy brzuch do siebie, nie za wysoko, nie za nisko, te biodra, staraj się wyrównać oddech, odpychaj się mocno od podłogi i uwaga, na jedną stronę biodro i na drugą. Staraj się nie sięgać biodrem daleko, tylko nisko. Tylko skręt w miejscu i zejście dół. Jeszcze chwila.
Okej. Mam nadzieję, że poczułaś brzuch. Ja poczułam bardzo mocno. Tak jak już mówiłam, tutaj było kilka ćwiczeń takich bardzo intensywnych. Mam nadzieję, że dałaś sobie z nimi radę. Koniecznie daj znać w komentarzu i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!